Kochani, mam zaszczyt Wam przedstawić Arkadiusza Tomiaka, no legendę, zresztą podpisaną jako legendę młodego pokolenia operatorów, to ustalmy, że tak dalej jest, i twórcę filmu, który niewiarygodnie mnie wzruszył, ale przede wszystkim operatorsko zachwycił, bo myślę, że ten film jest, no, będzie teraz jednym z najpiękniej nakręconych polskich filmów w historii całej chińskiej kinematografii. Chciałbym powiedzieć, że to jest najlepiej nakręcony. Powiedzmy, że to jest jeden z najlepiej, żeby jednak utrzymać tą uczciwość taką wobec wielu twórców, ale marzenie każdego filmowca zrobić film w takim kluczu, z takimi barwami. Witam Cię, Arku, cieszę się, że możemy porozmawiać o tym. Ja również się cieszę, szczególnie, że to jest film dla mnie jakiś wyjątkowy, bardzo ważny z różnych wielu powodów i artystycznych, osobistych. No taki dla mnie film, na który bardzo, bardzo długo czekałem, żeby został nakręcony, a potem bardzo, 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 bardzo długo czekałem, żeby mogli go ludzie zobaczyć. Ja już po debiucie jestem dawno. Filmów dobrych, lepszych, gorszych zrobiłem trochę, ale ten film jest dla mnie jakoś bardzo wyjątkowy. Za każdym razem film, w który się wkłada serce, jest jakimś takim wydarzeniem w życiu. Ten film ze względu, z różnych powodów jest naprawdę dla mnie wyjątkowy. I prywatnie, i osobiście, i jakoś tym mentalnie, i artystycznie. Bardzo długo na ten film czekałem, żeby został nakręcony. Scenariusz bardzo dawno, pierwszy w ogóle pomysł, od dawna go znam. Długo czekaliśmy, żeby ten film zrealizować. A potem bardzo, bardzo długo czekaliśmy, żeby ten film można, tym filmem można byłoby się z ludźmi podzielić, tak? Marzyliśmy, żeby ktoś go mógł zobaczyć. A te, jak zadzwoniłeś do mnie, żeby do mnie przyjechać, tak naprawdę to w ogóle jestem bardzo wdzięczny, że w ogóle wkleiliście się w te parę wolnych chwil, żebym z wami mógł pogadać. I to, co powiedziałeś, im szybciej, tym lepiej, bo film jeszcze jest w kinach, bo może... Znaczy, mnie bardzo zależy, żeby im więcej ludzi ten film zobaczy, tym będę bardziej jakby, nie wiem, spełniony. Ja, reżyser i cała ekipa, bo ten film powstał w jakiejś takiej niebywałej atmosferze. Ten film za te pieniądze nie powinien w ogóle powstać. To jest też taka inna historia. Ale powiedzmy sobie, to nie tylko im więcej ludzi go zobaczy, tym ty będziesz bardziej spełniony, ale tym ci ludzie będą bardziej spełnieni, bo to jest po prostu uczta dla oczu. Pod względem operatorskim wreszcie to jest taki właśnie niski klucz, taki dosyć niespotykany sposób w Polsce świecenia. Znaczy wiele filmów powstaje polskich, one są bardzo jasne, takie promienne i tak dalej, a tutaj ten ciemniejszy, ale taki naprawdę światowo poświęcony, prawda, sposób. Spotkaliśmy się na warsztatach ASC, PSC Emotional Lightning i tam rozmowy między operatorami też wiązały się z tym, jak stworzyć atmosferę, aby ta przestrzeń nie była całkowicie wypełniona światłem, tylko żeby aktorzy poczuli ten taki mrok też, ten kolor i tylko delikatne takie muśnięcia, które nie powodują, że obrazek tonie w mroku, tylko on się budzi takimi drobnymi elementami i tymi kolorami, tą separacją całą. Ale to ja chcę, żebyś ty to mówił. Po kolei może zacznijmy od reżysera. Jak się poznaliście i jak to wszystko się zaczęło? Ja wam powiem jedną rzecz, że jak ten film wygląda, to jest wiadomo, to na to zapracował sprzęt, mój talent, moje jakieś podejście, ale pamiętajcie, że to się zawsze zaczyna od reżysera. To jest tak, jakbym miał reżysera, który na to by mi nie pozwolił. My się z Pawłem umówiliśmy. Paweł Borowski jest reżyserem, którego znam od wielu lat. To jest reżyser, który nie weźmie operatora, bo jest świetnym operatorem, bardzo zdolnym, świetnym warsztatowo, zna narzędzia. To jest człowiek, który musi najpierw operatora poznać. Żebym ja o Pawle cokolwiek, żeby rozmawiać o tym filmie, muszę przedstawić wam Pawła. Bo nie ma bardziej reżysera filmu niż Paweł. I tak naprawdę wszystko, co widzicie w tym filmie, czy to jest scenografia, czy to jest rekwizyt, czy to jest kostium, nie ma bardziej drugiego reżysera, który jest współtwórcą tych wszystkich elementów. Tak samo obrazu. Ale to jest też tak, że Paweł jest takim bardzo wrażliwym, bardzo specyficznym. Ja też jestem, znaczy to jest tak, że swój na swojego trafił. Mogę tak powiedzieć i myślę, że jak Paweł to kiedyś usłyszy, nie będzie mi miał za złe, że staję równo z nim w szeregu, ale myślę, że my się znamy od zera. Tak naprawdę film Zero to jest debiut Pawła, który zrobiliśmy wiele lat temu. Już nie pamiętam, chyba 7. Tak naprawdę to nie wiem, czy to już nie jest 10 lat. Przepraszam, że nie pamiętam daty, ale to jest okres, kiedy ja Pawła poznałem
Paweł mi zaproponował reklamę, bo Paweł pracował w reklamie, był, o ile pamiętam, dyrektorem kreatywnym i facet, który ma z czego żyć, jest w ogóle po ASP, czyli widzi. I to jest tak, że on mi zaprosił mnie na spotkanie. Pamiętam, że jeszcze pracował wtedy w agencji reklamowej, czyli mnie zaprosił do swojego gabinetu i zaproponował mi błahą, normalną, komercyjną rzecz. Wyjazd do RPA na reklamę Pedikwipal. To pamiętam, bo tam pamiętam psy. I słuchajcie, on mi zaproponował reklamę, nie znając mnie kompletnie. Ja robiłem reklamy, robiłem fabuły, a on robił tylko reklamy, ale robił już jakieś rzeczy inne, które wiem, że zrobił krótki film, który ja bardzo dobrze znałem, taki, to się nazywało Kocham Cię. To był taki krótki metraż, który szedł przed fabułami, przed Żurkiem, który, zobacz, to jest tak, że mam takie wrażenie, że gdzieś tak się zaprojektowało życie, żebyśmy się w życiu spotkali, tak? Ja robiłem taki film Żurek z Rysiem Brylskim, a to był na tyle krótki film, ale bardzo dobry, więc on chodził w kinach, a przed tym filmem był wciśnięty właśnie ten wciśnięty, bo on dostał jakąś dużą nagrodę chyba w Berlinie, czyli ten film Pawła Borowskiego szedł przed tym filmem, tak jak kiedyś chodziły kroniki, był takim krótkim filmem. I po latach my się spotkaliśmy. On mi zaproponował reklamę. I zaproponował mi reklamę nie taką w Polsce jeden dzień, bo byśmy nie mieli kiedy pójść na piwo, pogadać o życiu, poznać się. On mi zaproponował mi reklamę w RPA. Czyli wyjazd taki, mieliśmy jeden chyba dzień zdjęciowy, ale trzeba pojechać na tydzień, zdokumentować, polecieć samolotem, porozmawiać, no wiadomo. Będzie ze sobą trochę czasu. Tak. I ostatniego dnia Paweł jest bardzo mądrym człowiekiem i bardzo takim, no wszystko u niego jest zaplanowane, ale też nie mogą być rzeczy takie przypadkowe, znaczy nie mogą być rzeczy przypadkowe u niego. I on to wszystko zrobił bardzo perfidnie, że tak powiem. On mnie zaprosił po to, bo myślał gdzieś, żeby mi zaproponować film fabularny. I ostatniego dnia, jak skończyliśmy reklamę, byliśmy na jakiejś takiej pysznej kolacji, za chwilę wsiadaliśmy w nocny samolot do Europy. Mówię, słuchaj, to teraz chciałem ci zaproponować mój debiut, żebyś zrobił zdjęcia do mojego debiutu. To taki wstęp chyba damy jakieś taką, jakąś namiastkę tego, jaki to jest człowiek, prawda? My zrobiliśmy to zero, które, no, jak nie zobaczyliście, to zobaczcie, bo to jest bardzo, bardzo dobre kino, które ja bardzo lubię. Z tym Zerem też było dużo, bo Paweł zrobił dwa filmy fabularne i to są takie inne filmy. I to jest tak, jak ty mówisz o tym, że to jest fajne kino, kino, które super, że powstało. To jest film nie dla każdego, tak? Tak samo było z Zerem. Minęły lata po tym Zerze, gdzie zrobiliśmy dziesiątki reklam, gdzie spędziliśmy ze sobą i wakacje, i święta. My siebie nauczyliśmy, mieliśmy kryzysy, rozstawaliśmy się trochę się boczyliśmy. On jest też rybą, ja jestem rybą. Ale gdzieś mamy takie, powiem wam szczerze, to jest tak, że od momentu, jak on się pojawił w moim życiu, to jest trochę, to jest tak, że on zawsze jest. Tak? To nie jest taki przypadkowy reżyser, znaczy reżyser jedny, to nie jest osoba, jak się mówi, nie wiem, o przygodzie, nie wiem, no, weekendowa znajomość, tak? Czy taka miłość wakacyjna, nie. To jest długotrwała... Na całe taka, życie. Na całe, tak myślę, że na całe życie. My ze sobą, no, jeżeli chodzi o fabułę, to możemy powiedzieć, no, zrobili panowie filmy w ciągu 10 lat dwa i wy mówicie o jakimś związku. Ten związek jest. I my też dojrzewaliśmy. Mieliśmy bardzo trudny moment przed... Ja teraz kłamię, bo ten film był dla Pawła wyjątkowy, dla mnie też, bo był tak inny na etapie scenariusza, że ja nie wiedziałem, jak go gryźć. I my z Pawłem ten film, Paweł jakby nie odpuszczał niczego w tym filmie. To jest film tak bardzo precyzyjnie przygotowany, dlatego że było mało pieniędzy na to. Znaczy, tych pieniędzy na taki film zrobić, jakby, jeżeli widzieliście, to się wydaje, że tam jest olbrzymi budżet. No, przede wszystkim scenografia, rekwizyty. No tam jest wszystko przemyślane. Działa. To jest film, który nie pozwala na głupotę, nie pozwala na nieprzygotowanie, nie pozwala na improwizację, bo tam jest świat wykreowany. To jest gorszy świat niż w filmie kostiumowym, tak? Jak robię
fabularny film, klasyczny, współczesny, to ja też tą rzeczywistość kreuję, chcę ją kreować, czyli nie ma przypadku. Ale jest trochę tego przypadku. Ja mogę nagle zobaczyć, mogę tu odwrócić kamerę. Ja teraz kłamię? Nie ma jednej rzeczy. Tam nie ma, ja nie mogę sfotografować niczego, co nie jest zaplanowane. Bo kostium, bo charakter, widzieliście, tam jest wszystko wykręcone, tak? To jest, no, nazywamy to retrofuturyzmem, tak to Paweł nazwał i takie znaleźliśmy od tego odpowiednik. To jest trochę świat jak w Mechanicznej Pomarańczy. Mhm. Taki pomieszany, prawda, nowe ze starym. Tam każda, są tak zwane, ja do tego wrócę, to są tak zwane dziwne sceny. No, Paweł miał to nazwę, już teraz zapomniałem. Tych scen było wymyślonych ponad 40. Sceny, które powodują, że plan filmowy i budżet filmu się kompletnie, jakbym brzydko mógł powiedzieć, wypierdala, tak? Że te sceny powodują, że trzeba mieć 10 dni więcej. I Paweł z tymi scenami przychodził na spotkania. My ten film chcieliśmy przygotować tak, że my go całego rozrysujemy, że będziemy wiedzieli wszystko, bo ja z jednej strony mówię, że ten film wymaga takiej precyzji, a z drugiej strony wam powiem, że nie powstał ani jeden, poza tymi scenami dziwnymi, nie powstał żaden scenopis. Żaden scenopis. To wróćmy do podstaw w takim razie. Film jest bardzo precyzyjnie zaplanowany, poświecony. Te są piękne, szerokie ujęcia. Jest i intymnie w tych mieszkaniach, i te sceny na parkingu, które są bardzo szerokie, i tych samochodów udało się podobierać całą masę. I przede wszystkim, może zacznijmy od pierwszej sceny, tak? Show, tak, telewizyjne. Panie w kostiumach w tle, tak, przypominające zakonnicę, tak? Dobrze skojarzę? Tak, na pewno. No i wspaniała Agata Buzek, która jest wystylizowana. Tak. I nasi bohaterowie. Ale całe te rury, które są tam w tle, te znaki, to wszystko, co jest tam wizualnie stworzone. Kto to tworzył? Scenograf z Pawłem. Ja nie umiem znaleźć słowa, ale to jest... Paweł jest we wszystkich tych rzeczach. Malutki Paweł jest, podzielił się, jest takim, no nie wiem, dobrym duchem, który wchodzi we wszystkich, tak? To się, ale ja też liczę, że to się tak złożyło, bo Paweł ma też intuicję, może też, my się bardzo baliśmy tej współpracy, bo ja ogólnie, jak robiliśmy wcześniej trochę reklam, to gdzieś czułem, że Paweł ma taki dla mnie, bo ja tak, ja przez ten czas, kiedy od zera do Ja teraz kłamię, zrobiłem ileś fabuł, za które dostałem PSC i Orły, czyli Obława i Karbala, i pamiętam, jak dostałem Orła za byłem gdzieś w sklepie dzień po i dostałem Orła za Obławę, to Paweł zadzwonił i to była jedna z najbardziej szczerych gratulacji. Takich naprawdę szczerych, starych, kurczę, super, super, super. Ale gdzieś to powodowało, że ja gdzieś uciekałem ciągle. I te reklamy, gdzieś może nie byłem tak przy nim, jakby chciał. Dlatego bał się, czy ja mu poświęcę tyle czasu. I Paweł poprosił mnie, a ja znów tak bardzo czekałem na ten film, Ja teraz kłamię. Bo ja Pawłowi bardzo ufam, jeżeli on powie, słuchaj, znaczy też mam zaufanie, że to, co robi, ma sens. I Paweł mnie poprosił, żebym ja nie brał żadnej roboty. Przez chyba 4 miesiące przed filmem, co się bardzo trudno... Ja mam rodzinę na utrzymaniu, moja żona nie pracuje, mam 2 dzieci. No wiadomo, całe życie, ta taka proza życia, z którą trzeba sobie poradzić. I ja powiedziałem tak. Chcesz tego? Ja wiedziałem, że on potrzebuje psychicznie. I my mieliśmy się spotykać i było tak. Ja mówię, Pawełku, to widzimy się teraz w tym tygodniu. Paweł mówi, wiesz co, nie dam rady w środę, w piątek. Piątek, w poniedziałek. W poniedziałek, w środę. Ale ja wiedziałem, że on nie śpi, nie idzie na imprezę, albo nie idzie, nie wiem, z żoną na kolację, albo mu się po prostu nie chce spotkać. Ja wiem, że on pracuje, siedzi nad filmem. Nie ma tak... Znaczy, z filmów, które zrobiłem, ja mam wielki szacunek do wielu reżyserów, z którymi pracowałem, ich kocham i uwielbiam, ale tu jest coś takiego, że Paweł jest taką osobą, że
każdy element w tym filmie, wszystko co widzicie w obrazie, gada językiem Pawła. To do was wszystkich mówi Paweł. Przez moje zdjęcia też mówi Paweł. Najbardziej, jeżeli ktoś może powiedzieć, jeżeli jakkolwiek, kiedykolwiek zrobiłem jakiekolwiek zdjęcia, to nie reżyser, który skończył operatorkę, nie reżyser, który tam zna się na operatorce, tylko w tych moich zdjęciach jest najwięcej reżysera ze wszystkich moich filmów. I mam wielki szacun za to, chociaż sobie zdaję sprawę, że no, zrobiłem, co zrobiłem dla tego filmu, zresztą Paweł też wie, ale ja wiem, że jakby on uruchomił to takie zasady domina, to poleciało, tak? Mhm. Spotykaliśmy się z produkcją, ze scenografem i rozmawialiśmy i z każdym tygodniem ten film był coraz trudniejszy do zrobienia. Bo Paweł nagle jakby wymyślił, że żeby ten ja teraz kłamie, żeby to, słuchajcie, co to jest za tytuł? To kłamie czy nie kłamie? Czym jest ten tytuł? On na dzień dobry już mówi wam, że wszystko jest inaczej, nie? Że wszystko może nie jest tak, jak wam się wydaje. I jakby ta forma i zdjęcia jakby są wynikiem tylko i wyłącznie tego, o czym ten film opowiada. Tu nie ma żadnych fajerwerków. Te fajerwerki, które wam się wydają, to są te dziwne sceny, które podbijają tylko i wyłącznie, czyli klucze na parkingu, to są wszystkie rzeczy, z którymi Paweł przyszedł. Tu były zrobione rzuty. Jak to ugryźć? No to korzystaliśmy z własnej wiedzy i z tego, no czym jest jakby kino, ale Paweł mnie zmusił do rzeczy. On mnie zmusił, żebym był na najwyższych obrotach, bo on zaproponował mi rzeczy, jak to zrobić. Ja byłem przekonany, że ja tego mówię, to jest niewykonalne. Tylko ja mu bardzo zaufałem. I te 3 miesiące, kiedy Paweł mi poprosił, nie pracuj, nie bierz niczego, będziemy pisać scenopis, chcieliśmy wszystko rozpisać. Scena po scenie. To się nie zdarzyło, bo on był tak zajęty, całą resztą. Ja z tygodnia, my się widywaliśmy raz w tygodniu, ale to były spotkania takie w większej grupie. Ja widziałem, że on chudnie, że on jest coraz bardziej zmarnowany, że ten film go pochłania. Więc ja siedziałem cicho, ja mógłbym powiedzieć, Paweł, słuchaj, no stary, no kurczę, ja nie zarabiam, mógłbym pójść, zrobić 3-dniową reklamę, rodzina by tak żyła, prawda? A ty mówisz, nie pracuj. Tylko to, co on wymógł na mnie, jakbym jeszcze raz miał to zrobić i bym wiedział, że on się przez ten czas ze mną nie spotka, to bym to samo zrobił. Mhm. Bo to jest, jeżeli jest coś ponad taką rzeczywistością, taką namacalną, to się przy tym filmie zdarzyło. Słuchajcie, my weszliśmy na plan, my nie rozmawialiśmy. To jest niesamowite. Te wszystkie rzeczy, z którymi on... Ja czasami musiałem zrobić, bo tam poza takimi oszukaniem rzeczywistości, schody, że nam się wydaje, to są proste zabiegi, ale te zabiegi służą. Ale tam było dużo takich rzeczy, że nie wiem, aktorka kładzie się i ja nie mówiłem nie. Na przykład ta nasza piosenkarka kładzie się w samochodzie, bo ucieka przez paparazzi, kładzie się, mamy jej portret, ja ją muszę oświetlić tak, że za 2 tygodnie w Katowicach nie znam jeszcze obiektu, bo jest niezrobiony, ma się tam podnieść i ma się skleić. Jak to jest możliwe, żeby to się skleiło? Ja się oddałem tylko i wyłącznie intuicji. I temu, że Paweł tego ode mnie oczekuje, tak? Więc to jest film, który ja nie wiem, jakbym go drugi raz kręcił, czy by to się wszystko udało. To wszyscy pracowali przy tym filmie na haju. Ta scenografia zrobiona, to co zrobiła Daria. Daria debiutowała przy takim dużym filmie. Kostiumy nie debiutowały, charakteryzacja debiutowała. On wiedział, co zrobić. On wiedział, że on bierze debiutantów do tego filmu. Bo ja przy tym filmie byłem z powrotem debiutantem. Jakby my się na nowo siebie uczyliśmy. To jest w ogóle niesamowite. A to, że ja dałem radę w ogóle, ja po prostu przestałem myśleć o środkach. Ja bym 10 lat wcześniej się skichał i powiedział, wywalam, kurczę, nogi kopytami do góry, poddaję się, słuchajcie, dajcie mi spokój, ja tego nie zrobię. To się wszystko skleiło, bo tam... Jakby ja musiałem uwierzyć, że to się uda, tak? A te wszystkie techniczne rzeczy, że nie wiem, jest ten bryloczek, to jest kwestia tylko treningu, sprawdzenia pewnych rzeczy. Tu jest jakby cofnięcia się do swoich
do swojego doświadczenia, tak? I takiej odwagi, że to się da zrobić. Tam wiele rzeczy, ja miałem największe problemy z tym, że na przykład, nie wiem, jest scena, kiedy Maja Ostaszewska w nocy ogląda swoje te storyboardy tego filmu, którego nie zrobiła. I to jest nocne światło. I teraz przechodzimy w scenę, kiedy chcemy przejść w dzień i mamy te storyboardy, które są rzucone na ziemi i idziemy po tych storyboardach i jest stopa. I słuchajcie, ja robiąc którąś z korekcji się złapałem na tym, że się sam dałem oszukać. Rozumiecie? Mhm. Czyli ja planując te zdjęcia musiałem sobie zaplanować, że jeżeli ja robię dzień, to muszę na tyle być ogarniętym, że ta noc, która była na ścianie, jest nocą, czyli ma co? Czym się charakteryzuje noc? No barwą, takim przygaszeniem, że jest tam, tak. No, że jest pod jakieś podwypełnienie, czyli jest niski klucz. Umawiamy się, że to noc księżycowa, czyli zafart niebieski. No to gdzie ja mogę zrobić ten dzień? Podobnie. Czyli cień, powiedzmy, jest łóżko, głęboki cień też i gdzieś przejdę jakby świecąc. Czyli gdybym był początkującym aparatem, znaczy narzędzia i umiejętność przestały mieć znaczenie. Po prostu to zostało, jakby ta kamera została spuszczona ze smyczy. Oczywiście trzeba przeżyć ileś lat i zrobić ileś rzeczy, albo nie wiem, pokonać pewne rzeczy, żeby móc sobie z tym poradzić, tak? I to jakby tutaj ten cel był dla mnie najważniejszy. To się działo jakby automatycznie. To, że ja to zrobiłem, teraz patrzę, to się skleiło. Bo ja robiąc te ujęcie później w dzień, ta kamera jedzie, nagle jest noga. Ja zapomniałem, że to nie jest już noc, czyli ja sam siebie oszukałem. Czyli oszukaliśmy widza. Czy nie wiem, leży Maćkowiak na ziemi, a potem się okazuje, że wydaje się, że on jest w windzie, on leży na łóżku, znaczy na podłodze, nogi ma do góry. Tych dziwnych scen jest bardzo dużo. Najtrudniejszą taką, ale to wszystko trzeba zaplanować. To wszystko musi być, to nam pochłaniało czas, ale to, co Paweł genialnego powiedział, bo my byliśmy dumni z tego, bo to są takie majstersztyki, tak? Mhm. Ale to, co powiedział Paweł i jak ja bym był młodym operatorem, to powiedziałbym, kurczę, takie zajebiste ujęcia, no szkoda ich. Paweł powiedział tak, po tym jak skończyliśmy film, Arek, nie obraź się, ale jeżeli te sceny nie będą niosły, ja je wypierdalę. Mhm. I to jest siła tego reżysera. Dlatego jeszcze raz, gdybym miał to zrobić i jeszcze raz, gdybym miał kręcić te sceny, dużo tych scen nie weszło. Tych scen nie wszystkie weszły. Może te najbardziej spektakularne nie weszły, ale to nie chodzi o to. Jeżeli ten film ma swój rytm, jeżeli jest poukładany. Słuchajcie, tu każda piosenka jest napisana. Tu nie ma jednego dźwięku, który jest przypadkowy. Nie wiem, okładki gazet. To wszystko jest zaplanowane. Te oczy odwrócone na gramofonie, gdzie ta gazeta leży. Ta okładka leży i tam te oczy się przewracają z ustami. To wszystko służy temu, o czym ten film opowiada. Czy nie wiem, jak jej nos się pojawia, oczy się pojawiają na lusem. To są bardzo proste patenty, tylko to jest tak, jak no, trzeba się uruchomić i my szukaliśmy, jakby jest taki film, o tym opowiada, to my się na to otwieramy i tego szukamy w rzeczywistości, tak? Czyli gdzieś my się w życiu, nie wiem, patrzyliśmy gdzieś na taflę wody i widzieliśmy, że coś robi dziwną rzecz, że to jest tak jakaś iluzja, że się oszukujemy, nie wiem, mamy jakieś bicie światła, z tyłu mamy takie, jeżeli tam będzie bardzo jasno z tyłu, to coś się innego stworzy, tak? My tak naprawdę trochę skorzystaliśmy z tego, co w życiu już każdy z nas widział. Tam nie ma cudów, ale to wszystko razem siedzi i to wtedy robi wrażenie. Ja powiem szczerze, ja ten film, przecież tą korekcję, to jest najtrudniejsza korekcja, jaką robiliśmy. Tak jak powiedziałeś, fajnie, że ten kolor ma znaczenie. My żeśmy korekcję zaczęli od sasa do lasa. Od takiej klasycznej, odsaturowanej, gdzieś próba była. Oczywiście nie. Jakby ten film dla mnie to jest trochę taka bajka dla dorosłych, trochę taka przypowieść. My mieliśmy też taką wersję bardzo mocno kolorową, taką wywaloną, ale to już ten nierzeczywisty świat już robił się sztuczny. Ta korekcja trwała i trwała. Znaczy trwała szukanie.
my żeśmy spotykali się. To jest też niebywałe, że mogliśmy sobie na to pozwolić, że to nie ma czegoś takiego, że siadam z reżyserem i szukamy, i ten reżyser mówi, no kurwa, nie umiemy. Nie, po prostu trzeba do tego obrazka znaleźć odpowiedni sznyt, żeby go jeszcze podciągnąć, tak? To samo było z muzyką. Muzyka była napisana genialna, ale może tej genialnej muzyki jest za dużo. Może tam no, trzeba coś powycinać, tak samo, no tutaj, słuchajcie, w tym filmie kompletnie jakby nie ma przypadku. I teraz jeszcze wracając do tego, że Paweł mnie namówił na te 3 miesiące, ale ja bym nie zrobił takich zdjęć, gdybym pracował, gdybym poszedł gdzie indziej. My się nie spotkaliśmy. My weszliśmy na plan i gdzieś się zaraziliśmy, mieliśmy pewne rzeczy umówione. Ale my na planie nie mieliśmy czasu rozmawiać. Słuchajcie, my ten film chyba zrobiliśmy 28 albo 31 czy 2 dni bez nadgodzin, bo nadgodzin nie mogło być. To, co zrobiła scenografka, to są rzeczy niemożliwe. To, co kostiumy zrobiły, charakteryzacja, tam wszystko hulało. Wszyscy grali do jednej bramki i Paweł jeszcze jest takim reżyserem, jeżeli ekipa widzi, że ja też nie mieszam, że idę. Słuchajcie, tam było ciągle takie jakby, no to co powiedziałeś, nietypowe podejście do rzeczywistości, nieproste świecenie. Jakby widać, że tam jest to wymyślone, że tam nie ma lampa postawiona, żeby dawała ekspozycję. Nie. To też musi wszystko siedzieć jakby, jedno z drugim jest powiązane, czuje się jeden klimat, jeden styl fotografii, ale my mieliśmy zdjęcia w Polsce, w Łodzi, w Katowicach, na hali i jak skończyliśmy zdjęcia chyba w czerwcu, w lipcu, to potem mieliśmy we wrześniu tam chyba 8 dni w Holandii. I to wszystko siedzi. Te wszystkie dziwne obiekty wyszukane w Polsce, w Katowicach, w Łodzi, hala, plus ta Holandia. Zobaczcie, to się kompletnie zbiło. My robiliśmy tak, że ja musiałem, nie wiem, robić w Polsce, że wsiada do samochodu, a 2 miesiące potem zbliżenie, że wysiada gdzieś tam, czy tam nawet kontplan w samochodzie, że nie wiem, tutaj prowadzi Woronowicz, a z tyłu siedzi młoda piosenkarka. Jego robiliśmy w Polsce, a ją na przykład w Holandii, albo odwrotnie, już nie pamiętam. I to wszystko się klei, nie? To jest w ogóle niesamowite. To jest jakaś taka rzecz, która, no nie wiem, to jest, trochę musi być w tym magii, ale sobie zdaję sprawę, żeby nie to, że jakby Paweł mi zaufał, my na planie żeśmy już nie dyskutowali. My mieliśmy ten taki moment trudny przed, ale gdybym ja go nie posłuchał i ja się po prostu wyciszyłem, bo jestem operatorem, który dużo pracuje, ale też ja mogłem się wyciszyć i skorzystać z tej mojej wiedzy, doświadczeń, które miałem. Przecież to wszystko, czego się nauczyłem, które wykorzystam, nie wiem, w Karbali, w Obławie, w Dasie, filma, które gdzieś bardzo szanuję, które są dla mnie bardzo ważne, w Daleko od okna. To doświadczenie gdzieś zostaje, tak? I tutaj, tu się to wszystko uruchomiło. I jeszcze, że to, że jak gdybym jeszcze raz miał ten robić film i Paweł mi teraz powiedział, stary, pracuj, rób sobie reklamy, bo ja i tak nie będę miał czasu się z tobą spotkać, to bym chyba tego nie zrobił, bo myślę, żebym nie był tak, ja po prostu się wyciszyłem, a że to było to moje przygotowanie. To jest niesamowite, że my poszliśmy trochę w taki wabank, że sobie ufamy. Ja zrobiłem jedną próbę, bo Pawłowi chodziło takie, nie było referencji, były referencje. On chciał takie retro światło, czyli mocne świecenie, najlepiej ostre. Ja tu Pawła mówię, Paweł, jak ja ci tak zaświecę, jak w tych filmach, pastelowe kolory, gdzieś to się przeniosło, gdzieś nie. Dużo było dyskusji takich referencji. Ja mówię, Paweł, jak ci tak zaświecę, to we współczesnym kinie to trzeba gdzieś znaleźć, trzeba wyciągnąć z tego, przełożyć ten efekt, ale jak ci tak zaświecę na twardo, jeżeli chcesz to zdecydowane światło lejące się z jednej strony, my możemy o tym myśleć, ale jak ja odwzoruję te lata 60., to my kurczę leżymy. To po prostu na to zażegamy się, jak zobaczymy ten obrazek. Zresztą ja no, nie lubię twardego światła, tak, no chyba, że to jest słońce, jest jakiś efekt. I była taka, robiliśmy test, próby.
I z Pawłem miałem tak w reklamie, że czasami lubił, no tak, że mu oka brakowało, ja go musiałem też namówić na coś, nie? Że to wypełnienie trzeba dodać i tego się trochę bałem, bo czułem, jak ten film powinien wyglądać. I to jest coś, co sobie jakby, też sobie dziękuję, że go na to, że mimo tego, że mu tak ufam, no kiedyś Paweł mi powiedział, ja potrzebuję operatora, który pójdzie za mną, ale też tupnie nogą, jak poczuję, ja nie chcę być alfą i omegą, ja też nie chcę być. Ja chcę mieć partnera, któremu ufam, że on mi powie, Arek nie potrzebuje dubla, albo nie potrzebuje jeszcze kolejnego planu, to ja mu ufam, bo on jest reżyserem, on będzie ten film montował. Ale on też musi we mnie czuć siłę, że ja mu, on te, naprawdę to jest, on jest we wszystkim w tym filmie, ale też ma operatora, który ma jaja. Ja wiedziałem, że ja muszę podejść go trochę. I z Więckiewiczem robiliśmy, bo zawsze było tak przy tej reklamie, reklama też ma inne, trochę, ale pamiętam, przy Zero, to był jego też debiut, że może trochę tego więcej oka, że może tego wypełnienia. I tego, tu miałem trochę obawy, choć jakby czułem, czego on potrzebuje, a nie do końca chyba on wiedział, że to może tak być. I słuchajcie, ale też znam Pawła, że on jest bardzo odważny. Jak się umówimy na coś, bo ja znam takich reżyserów, że się umawiamy, że tak świecimy, że nie robimy takich planów, że idziemy nowocześnie, a potem, kurwa, kontrplan z drugiej, z tamtej klasycznie strony. No klasycznie i brak odwagi, a może raz tak, a może raz tak, no różnie. I robimy próbę z taką, gdzie mamy Aleksę, on kostium, z Więckiewiczem. Ja mam przygotowaną duże okto z boku, czyli no takie rysunkowe światło, jak ty masz, boczne, miękkie, no takie to bardzo miękkie. I tu mam przygotowaną flagę, czyli dużą, czarną powierzchnię i kinoflo na takie dopełnienie. I świecę tą jedną lampą, ale piękną, tam jeszcze fullowa rama, taka 2:1, czyli no taki przykład bardzo miękkiego, jednostronowego światła z jednej strony, rysunek, boczne, lejące się jak z okna, miękkie, ale intensywne, kontrast 1:4. Nie? I sobie myślę, super, ale czuję, co będzie. Mam to kino flow. No i zaświeciłem, mówię, Paweł, no tak, jakbyśmy świecili, bo takie, oczywiście można, ja nie jestem w ogóle też takim, że 1000 prób, że wszystkie efekty. To jedno, jeżeli jesteś mądrym człowiekiem i widzisz, jeżeli masz obok siebie mądrego człowieka, który widzi, to wystarczy taka jedna próba, i podziękuję, tak? Ja znałem Pawła tyle lat, że wiem, że to jest mądry gość, który widzi, więc ja nie będę mu pokazywał kolejnego ujęcia, jak w pełnym planie, jak coś. Umawiamy się na to, albo się nie umawiamy. Słuchajcie, to była bardzo krótka piłka. Ktoś, kto ten film widzi z moich znajomych, mówi, jakie to jest wszystko skomplikowane. Tylko musi być decyzja, nie? A cała reszta przyjdzie. Musi być na co... Ja muszę być pewny, co chcę zrobić. I wiedziałem, że da nam odpowiedź, w którą stronę idziemy. No i zapaliłem tą jedną lampę. No i oglądamy i Paweł mówi, nie no, świetnie, a słuchaj, a tego wypełnienia trochę nie jest za mało? Ja mówię, proszę bardzo, chcesz? No, mówi, no daj trochę, no to dawaj. Ja tam byłem, mówię, no to zapalimy to kinoflo też przez ramę. No i zapaliliśmy, co się stało? To światło zgasło, tak? Jakby siła jest w odejmowaniu. Tego mnie uczył Sobociński, Wójcik przede wszystkim. I zapaliłem to kinoflo i mówię, co, lepiej, Pawełku? Bo tak na mnie patrzy, mówi, nie, zgaś to. I ja tak go wstrzymuję, mówię, to co, umawiamy się tak na film? On mówi, dobra. I słuchajcie, my do tej rozmowy nie wróciliśmy nigdy. Przez cały film nie powiedział mi, że jest za ciemno. Patrząc na materiały, nie? I też się umówiliśmy, że ten świat widzimy, że nie robimy portretów 50, 7:5, tylko idziemy do twarzy, jesteśmy blisko, ale też nie robimy, że 16 przerysowujemy. Tutaj widzicie, że ta kamera jest blisko człowieka, nie? Jak Maja Ostaszewska stoi, to są takie rzeczy, które jak widzę, jak się to udaje, jak ona stoi, jak wsadziła tą kasetę pierwszy raz w hotelu, to gdzieś to zbliżenie nie może być cudaczne, ale musi być jakieś takie bardzo, bardzo znaczące, tak? I ten obiektyw mieliśmy lajki obiektywy, które były do tego projektu stworzone, tak? Czyli fotograficzne, bardzo dobrej jakości, ale z bardzo dużą, taką małą głębią ostrości i z mocnym takim malarskim rozbiciem tła, czyli z małą głębią ostrości, tak? Ale te obiektywy też inaczej, trochę inaczej pracują niż klasyczne.
i taki portret 25, czy tam 21, to raczej facetą, a tam był chyba taki 27, gdzie Maja też nie należy do kobiet o takich, nie wiem, urodzie takiej, no nie wiem, bardzo delikatnej, tylko jest taka wyrazista, czyli raczej ten obiektyw powinien być troszkę dłuższy, ten obiektyw blisko twarzy i to wyglądało, czuło się, że my jesteśmy w historii, tak? I jakby te kontynuacje tych różnych spojrzeń, nie boimy się, że tam nie ma za dużo kontrplanów, że tam nie ma takich zbliżeń, jak to takie zbliżenie jest. Jakby my nie mieliśmy żadnej dyskusji na planie, słuchajcie. Przez te wszystkie dni, a tam były trudne, z tą golizną, tam było dużo, dużo naprawdę trudnych zdjęć, to po prostu szło tak, jakbyśmy się, nie wiem, tego na pamięć nauczyli, jakbyśmy przeszli, nie wiem, w komputerze te wszystkie rzeczy, w grze komputerowej, jakbyśmy mieli kołki powkładane, gdzie ma stać kamera. Tak to sprawnie poszło, nie? Ale to jest taki, myślę, jeden na ile, że to tak się zdarza. I wiesz, ja nie miałem przez cały ten okres jakby poczucia, że on popełnia jakieś błędy, albo że idzie w złe strony. Po prostu my poszliśmy w te same strony. Albo się wywalimy, albo po prostu utoniemy, albo wygramy, nie? No to jeżeli jesteśmy przy świeceniu, to opowiedz troszkę o sprzęcie oświetleniowym. Co dobierałeś, jakimi jednostkami i dlaczego takimi? Znaczy to znów to jest tak, że to jakby ten park oświetleniowy się bardzo zmienia, idzie do przodu. To już parę lat wstecz jest. To znaczy ten sam efekt światła takiego, jaki chciałem uzyskać, mogłem uzyskać to. Tak naprawdę ja pracowałem z Brutusem. Firma z Łodzi, tak naprawdę, z którą wiele filmów też zrobiłem, którą bardzo szanuję, lubię. I ja nie mam jakichś takich, że ja do każdego projektu wybieram sprzęt, tak? Mówię o oświetleniu. Tu były i LED-owe lampy, ale tutaj jeszcze, to były takie czasy, że tych LED-ów nie było za dużo. To są klasycznie świecone, czyli często Red Hat z Chimerą, czyli bardzo takie klasyczne rzeczy, tylko no bardzo precyzyjnie ustawiane. Tak naprawdę w dekoracji tych lamp było, nie wiem, jak mieliśmy na hali pokój hotelowy, bo to było budowane, to co z okna świeciło, to było najprostszą metodą. Czyli mocne lampy typu piątka dycha, odbita od pianizola, przepuszczona jeszcze przez ramę. Oczywiście to samo teraz, jakbym postawił, nie wiem, sky panela tego dużego, tego wielkiego, no to miałbym ten sam efekt. Jakbym miał tego sky panela, to bym go użył. To wszystko było raczej klasycznie robione. Tylko, że jakby odległość ramy dyfuzyjnej od lampy ma znaczenie, odległość blisko aktora. Zawsze gdzieś ta lampa była na granicy, ale w takim hotelowym pomieszczeniu to tak naprawdę stała jedna lampa. Ja miałem taką zasadę, im mniej świecisz, tym mniej cieni, tak? Tym mniej, bardziej naturalny. My ten świat żeśmy wykreowali bardzo mocno, więc chciałem, żeby to światło było wykreowane, ale nie wymyślone. Czyli jak robimy futurystyczną opowieść, czyli ja mogę zaświecić z dupy, tak? Wszystko. Nie. Tu przyjęliśmy, że kierunek okna jest podstawą, czyli takie jakby siła w prostocie. To jest tak, że ten język powstał jakby, jest silny ten obrazek, dzięki temu, że jest zdecydowany. Tak? Jakby tam decyzja jest wszędzie. Tak, jak jest nisko kamera, to jest nisko. Jak jest szeroki obiektyw, to jest szeroki. Jak jest ruch, to jest ruch. Jak jest statyka, to jest statyka. Jak jest szeroki kąt, jak jest szeroki plan, to ten plan jest szeroki. Że oni siedzą w planie amerykańskim, są cięci i mają bardzo dużo powietrza nad głową. Żeby to wszystko było jakieś, tak? Jesteśmy w jakiejś kawiarni, bo mamy takie geometryczne kształty, no to jeżeli ja założę długi obiektyw, no to ja nie sprzedam tej scenografii, jakby to też nie chodzi. My też się umówiliśmy, że my nie epatujemy tą scenografią, my ją funkcjonalnie fotografujemy, ale z godnością do tego, co widzimy, tak? Jeżeli mamy przestrzeń i widzimy, że to są połamane jakieś trójkąty, dziwne rzeczy, no to też to tak fotografuję, tak? Szerokim kątem. Jeżeli mam sypialnię młodych i mamy tam takie materace, które błyszczą, no to gdzieś postawię kamerę nisko, jakby szukam takich akcentów, które niosą.
no to się wydaje bardzo proste. Jak mam duże okna i chcę smugę, no to mam mocną lampę, ale jedną, i mam mocne uderzenie lampy, gdzie mam jeden kierunek światła, zadymione, że chcę szprosy, żeby podbić, nie wiem, graficzność wnętrza, taką kątowość też tej przestrzeni podbić, bo ona ma tam we wnętrzu, Yvonne ma we wnętrzu masę takich tych kubów takich, mm-hmm. to też takie światło budowałem, starałem się budować. Jeżeli to jest świat, gdzie tam jest dużo zieleni, żółci, bo ona chodzi w takich kostiumach, to ja też podobnie gdzieś świecę, troszkę wtedy ocieplam to światło, trochę nie boję się cyanów, czyli foliujemy te lampy, jakby wszystko jest, ale jakby idziemy za tym, co daje nam przestrzeń, tak? To było najprostsze, a jakby jaka to była lampa, to nie ma znaczenia. Jakbym teraz robił, miałbym skypanele, miałbym jakieś rozkoledy, wtedy miałem inne lampy, bardzo też dużo miałem kinoflo, bo wtedy rzeczywiście to były jeszcze, to były czasy, że tych LEDów nie było tak dużo. Po prostu to jest tak, albo trochę wygodniej, albo trochę trzeba więcej spędzić na tym czasu, tak? Taki, no ja bardzo lubię i świecę od lat przez deprim, tak? Czyli znaczy ten taki deprom, ja to nazywam deprim, czyli to jest tabletka na uspokojenie, tak? Bo ja to tak nazywam od lat, bo jak ja mam to są takie cieniutkie styropiany, tak. Przez które się świetnie to rozprasza światło i to jest tak naprawdę bardzo, ja często na taką ramę fullową zakładam jeszcze taki deprim, ale deprom tak naprawdę, tak? Ja już się nauczyłem tak mówić. I to tak, bo ja jestem spokojny, jak widzę, że mam w ogóle te, bo to nie każda ekipa to ma. Ja wiadomo, że jak ja robię, jak ja pracuję, no to bardzo wymagam od ekipy oświetleniowej, żeby mieć te rzeczy. Czyli powiem, u nas podstawa, tak. No. Kiedyś to była nowość. U mnie jest tak, że ja wcale nie mam dużo jednostek, ani mocnych. Ale jak jest grupa oświetleniowa, z którą ja pracuję, to wiedzą, że pierwsza rzecz, która się kończy, to statywy, styropiany, blendy, wysłaniacze, czyli wszystkie flagi. To u mnie często jest tak, że są dwie lampy, a tych wycinanek, żeby jakby to światło wyciąć, szczególnie jak ono jest miękkie, no to wiadomo, że trudniej jest je wyciąć, to tego jest dużo. U mnie jest jakby park oświetleniowy jest dosyć skromny, ale przeszkadzaje, jak jest mnóstwo. Jeżeli robię pierwszy raz z grupą oświetleniową, albo nie wiem, pracuję z tą samą grupą, a zmienia się grupa zdjęciowa, znaczy ludzie się zmieniają, no to ten gaffer, z którym ja pracuję, słuchajcie, to jak macie 10 statywów, to u Tomiaka one się szybko skończą. To w ogóle zapomnijcie o dwóch flagach, a tam przy 10 lampach. Nie, odwrotnie. Dwie lampy, a dużo takich rzeczy. I to jest tak, że bez względu na to, co robię, czy to jest ja teraz kłamię, czy inny projekt, ja bardzo lubię dotknąć lampy. Czyli często proszę, nie, to nie jest z braku jakby szacunku, czy w braku wiary, czy w braku umiejętności gafera, czy oświetlaczy. Nie, tylko ja lubię sobie dotknąć lampę. Czyli oni mi stawiają lampę, ja poproszę spinacze, blegreb i sobie idźcie, ja sobie to przygotuję, nie? Bo ja wiem, o co mi chodzi. Bardzo lubię się tym bawić, dlatego staram się szwenkować i to jest zupełnie inne obcowanie na planie. Jak ja zostawiam szwenkiera i siedzę z reżyserem przy monitorze, jest też inne tempo pracy. Jak ja jestem na planie, to ja widzę, co się dzieje. Ja widzę, że asystent zmienia filtr, że ostrzyciel jeszcze mierzy ostrość, a jak siedzę przy monitorze, to gdzieś to ucieka i ja się, nie wiem, irytuję, dlaczego to nie jest już gotowe, albo czy możemy robić, bo ja w tym nie uczestniczę tam na planie, dlatego wolę, a ten projekt był dla mnie wyjątkowo ważny, żeby szwenkować, bo sobie nie wyobrażam, że miałbym pokierować najlepszym szwenkierem, bo to nie chodzi o to, po prostu ja miałem wrażenie, że my z Pawłem jesteśmy w tej samej głowie, tak? Myślimy podobnie, więc raczej mało wierzyłem w to, że przyjdzie trzecia osoba, która nagle wejdzie z nami i jakby skuma to samo, będziemy siedzieć we dwójkę, ona będzie robiła dokładnie tak, jak my chcemy. Nie ma takiej możliwości. Już dwóch, jak się udało się tak znaleźć, szczególnie, że Paweł też jest reżyserem, który mimo tego, że jakby to wszystko jest poukładane, on się w takie rzeczy nie wtrąca, tak? On się na tym nie zna i nie chce się znać. My się umówiliśmy na pewien efekt na tych próbach, o których mówiłem i tak się stało po prostu, no. Super, a przy okazji, takie siatki screamy używałeś przedtem? Tam były wysłaniane? Czy w ogóle używasz na przykład filtrów ND na okna? Nie lubię. Nie lubisz?
Znaczy, tutaj nie było chyba ani razu. W ogóle nie lubię siatek przed lampami, które osłabiają, a nie zmiękczają. To ja wolę ją cofnąć. Jakby z tym nie mam problemu. Jakoś bardzo, w ogóle wiem, że dużo operatorów siatki używa, tak? Ja nie lubię, nie lubię. Oczywiście są miejsca takie, gdzie na butterfly'a się zakłada siatkę, żeby ściągnąć trochę plener. Tu takiej sytuacji chyba nie mieliśmy. Tu było, tak naprawdę ja też dogadywałem się ze scenografką, z Darią, cudowną zresztą dziewczyną, która serce oddała dla tego projektu, że te LEDy, które wybieraliśmy, wtedy było jeszcze problem. Na przykład jak przychodziliśmy, mieliśmy jakiś problem z pulsowaniem LEDów, a próbowaliśmy je dać na opór. To był jeszcze, teraz nie ma problemu, bo te LEDy wchodziły, tam są takie pasy LEDowe, które wchodzą w scenografię, czyli nie są LEDami takimi filmowymi, tylko takimi, no, takimi użytkowe. Użytkowe. I one jeszcze nie dawały się dimerować. Na przykład mieliśmy taką pulsację, która gdzieś była mało zauważalna i musieliśmy przekręcić tą scenę, bo te LEDy były mocne. Potem je po prostu, żeśmy dyfuzjami je jakby osłabiali, jeżeli chcieliśmy osłabić. A te ulubione filtry, to mówisz tam cyjan, jakaś sodowe, tam widziałam takie, te cieplejsze takie kolory. To znaczy ja bardzo lubię taki klasyk, tak? Jakby w naturze bardzo lubię jakby mieszać dwie temperatury. Takie 3200 z 5500, tak? Czy ciepłe twarze, powiedzmy, że tu jest gdzieś jakieś ciepłe światło i takie chłodne światło z okna. To jest takie naturalne światło, które gdzieś się świetnie koryguje, a też oko akceptuje. Tu raczej szliśmy przy takim filmie, że albo takie amber sodium, czyli ciepły efektowy, albo takie rosko, nie, to nie jest, to jest 777, czyli Rust. To jest bardzo taka folia, która mi się sprawdziła, to jest taka cegła. Ona jest bardzo intensywna, ale jak ja na kolor korekcji ją delikatnie dotknę, ona jest tak inna od wszystkiego, że ją mogę odseparować. I ją osłabię, to wtedy jakaś jest jakaś magia, taka, robi się taka matowa cegła. I cyan, czyli znów dwie barwy, jedna chłodna, jedna ciepła, tylko ta wykreowana ciepła, czyli ten amber sodium, powiedzmy, czy ten rust taki mocny, potem ściągnięty. I cyan, taki klasyk, czyli cyan, to co to jest za kolor? To jest niebieski, trochę z zielenią połamany, tak. Taki nieokreślony. Ja nie lubię takich barw bardzo, taki, nie lubię takiego niebieskiego czystego. Dlatego tutaj przy tej scenografii to też się bardzo sprawdzało, tak? Że ten cyan się gdzieś, a nie wszędzie było to możliwe, no ale od tego też jest kolor korekcja. Ja bardzo lubię, jeżeli chodzi o kamery, to ja sobie nie wyobrażałem inaczej niż nakręcić to na Alexie. Ja nie mam nic przeciwko Redą czy Sony, ale po prostu gdzieś Alexa jest mi najbliższa. I lupa, przez to, że w Sony jest w porządku, ale ma lupę taką, ja jej jakoś nie bardzo lubię. To samo jest też z Redem. Ta lupa była wtedy niewygodna, te Redy były takie, kamera ok, ale też Alexa wygląda jak kamera. I ma też kształt, wielkość, ona jest świetna do ręki, tak. Ona jest taka w sam raz, bo co z tego, że mam małą kamerę, jak dojdzie dźwięk i mam pająka tak naprawdę, mam małe body, które jest otoczone kablami, tymi modułami różnymi, tak? Tak, i nagle się robi wielka kamera. A to jest kawał kamery, która wygląda do ręki fajna, która... No do Alexy mam największe zaufanie, najwięcej filmów zrobiłem, też ja nie robię lutów na planie. Nie lubię tego, bo wiem, co z tej Alexy mogę wyciągnąć, więc te luty, żeby luty zrobić moim zdaniem takie właściwe, no to trzeba każdy obiekt przejść, każdy efekt, żeby to działało. Wiadomo, że to jest niemożliwe. My mieliśmy taką sytuację, że my nie wiedzieliśmy, mieliśmy schemat scenografii umówione co, ale jak ja nie wejdę do obiektu, no to ja nie wiem tak naprawdę, jaki tam klimat będzie stworzony. Ja byłem na dokumentacji w obiekcie w Katowicach, ale on to ulegało takiej, że tak powiem, przeróbce, mistyfikacji, zmianie, że to powstawało nowe miejsce. Ja mogłem wierzyć intuicji, że to się wydarzy, tak? Ale nie mogłem tego przewidzieć, póki tego nie zobaczę. No to jak mogę luty przygotować pod to? Więc to w takim świecie idealnym, że mamy dokumentację we wszystkich obiektach, potem jedziemy na dokumentację techniczną, a tam już stoi scenografia, że to jest niemożliwe. Jeżeli ja zacząłem zdjęcia w Łodzi, a 3 tygodnie byłem w Katowicach,
no to przecież ta dekoracja nie będzie tam stała 3 tygodnie, tylko ona powstaje, obiekt jest wynajęty, jest dogadane, co my robimy, dlatego no, film to jest praca zbiorowa. Trzeba sobie ufać, tak? My tu nie mieliśmy nigdy wpadki scenograficznej. To jest też bardzo ważne, prawda? Tak, ale nie mieliście sytuacji, że braliście... Kolorysta może być na planie, prawda? Podmontować troszkę i wam pokazać już wstępnie. No, są też takie... Jest bardzo dużo takich, że ja w ogóle... Tylko to trzeba sobie ufać też. No, Paweł też mnie zna, wie co umiem, czego nie umiem. Też sobie ufamy. Dla mnie to jest trochę strata czasu i pieniędzy. Przecież ja wiem, co z tej Aleksy wyciągnę. Przecież zrobiłem ileś filmów. Takie, oczywiście może w świecie idealnym chciałbym, ale nie widzę w ogóle czegoś takiego. Szczególnie, że ten obrazek, wiesz, my zawsze mamy matrycę telewizyjną 709. Jeżeli ja gdzieś chcę w jakiś klimat pójść, to ja sobie ustawię ten monitor dla reżysera, ja go trochę podkręcę, ściągnę chrominacji, dodam trochę kontrastu i to jest tyle. Jak ja sam szwenkuję, to gdzie oceniam obrazek? W lupie. Lupę mam idealnie ustawioną. Ja mogę tam reżyserowi wykręcić wszystko, prawda? Żeby on miał, poczuł klimat. Ale Paweł też, no my zrobiliśmy ileś reklam, gdzie na tej korekcji żeśmy spędzili kupę czasu i w reklamie gdzieś ta korekcja 30-minutowego filmu, 30-sekundowego filmu, gdzieś jest taka wykręcona na maksa. Więc Paweł też ma, Paweł jest plastykiem, więc też to jakby tego, ja nie miałem tego poczucia, a jak to będzie po korekcji? No, znając Aleksę, no to wiemy, co możemy. No. Tu bardzo gdzieś duże znaczenie miał wybór obiektywów. Te lajki gdzieś zrobiły robotę bardzo, bardzo dobrą, bo ten film jest ciemny niby, jest duży procentowo czerni, ale on nie jest taką zabitą magmą. Zobaczcie, że ten film ma swoją świetlistość. On ma kontrast. Jasne punkty są jasnymi punktami. To nie jest taka czerń, taka magma czasami, jak oglądamy w kinie. Zobaczcie nawet scena seksu, że niby nic nie widać, ale tam widać. Czy ona idzie korytarzem, to tam jest zadymione i ta kontra jest jak dzienna kontra, to jest ponad klucz. Ja się tego nie bałem. Te mocne kontrasty to jest taka mocna decyzja, tak? Że ta noc, tam nie ma ani razu nocy, która nie ma czerni. Tam jest czerń stuprocentowa, ale tam są strefy jasne, takie, które świecą, błyszczą. My chcieliśmy taki film zrobić. Trochę taki kolażowy, trochę to jest taki... No, gdzieś nam na tym zależało, żeby to było wyraziste i taki obrazek bez kontrastu, jakby tu nie wchodził jakby w rolę, tak? To jest też trudne, żeby zrobić klimat. Jakby ten film polegał na odejmowaniu, wysłanianiu. Światło, cień, światło, cień. Jasna strefa, ciemna strefa. Jasna strefa, pozbycie się tego, co jest średnie, tak? Czyli takie szare, jakby szarości, która jest żadna, tak? Szarości, która jest bez koloru. Czyli też było barwienie kolorem, tak? Czyli jest to, co robił Sobociński w tym Weselu. Czyli jakby pod ekspozycję, która jest, często była wypełniona, dlatego ten film jest taki, się wydaje, trochę kolorowy, ale klimatyczny, nie? Tak. Czyli często coś, co było pod ekspozycją, to ja stawiałem lampę i dopalałem, jakby wypełniałem kolorem, ale kolorem, który był podekspozycyjny. To są już takie zadania trudne, czyli na przykład jeżeli ty teraz siedzisz, jeżeli ja bym zapalił tutaj czerwone światło, powiedzmy czerwone, mocne, to on ci się odłoży w jasnych punktach, tak? Tak. Czy dostaniesz jakiegoś zafarbu, będziesz purpurowy, jakiś niedobry, tak? Ale jeżeli ja mądrze dopalę i to będzie wypełnienie takie delikatne, to wypełnienie, to taka wata podekspozycyjna, odłożyć się tylko w cieniach. I to ci zrobi robotę, nie? Czyli ukierunkować troszkę to światło, tak, żeby wyciąć je ze światła. Nie wytniesz. To musi być miękkie, właśnie nie wytniesz. Musisz je, to musi być światło, które nie wpływa w klucz. Czyli to jest takie zadanie, żeby wypełniło cienie. Rozumiesz? Czyli jak mam wyciąć światło, które tak jak patrzę, tak jak siedzisz, patrzysz na mnie, nie? Tutaj jest cień, tak? Tu jest cień, tu mam cień, tu też jest cień, tu mam cień, tu pod szyją mam cień, tutaj już mam światło i tu jeszcze też jest cień. No to jak ja to wytnę? To ja muszę tutaj postawić miękką płaszczyznę z tym kolorem i tak dopalić, żeby to nie wpłynęło na ten jasny policzek. Tak.
A jak tu jest głębiej, jeżeli teraz tak, to teraz ja, żeby to zrobić, muszę doprowadzić do dużego kontrastu. Tak. Czyli jestem we wnętrzu, tu teraz już jest ciemno, więc ten kontrast zrobił. Ale żeby to zrobić, to jeżeli mam tu takie ściany, jest dzień, to najpierw muszę zrobić na czarno. Zrobić, ja muszę ten kontrast zrobić, bo teraz tak, ja miałem taką pracę ze studentami i tego uczyłem, i przychodzę, wyszedłem na papierosa, wracam, no i ni cholerę to nie działa. Dlaczego? Bo ten cień był za słaby. On musi być naprawdę cieniem, czyli ja ten film musiałem być zdecydowany, czyli musiałem mieć reżysera, który zgodzi się na taki mocny kontrast. Już na planie, już na wejściu. No tak, bo tego nie jesteś w stanie w postprodukcji. Oczywiście można to robić, ale też sztuczne, nieprawdziwe. Ja ten film cenię za taką decyzję, za to, że to jest zdecydowane i że te wszystkie efekty zostały przełożone na garaże. Tam są rzeczy zrobione, na przykład garaż podziemny, gdzie... Już nie pamiętam, w których, jak je określić, a jak jest dojście do windy. To nie był garaż, to była noc po prostu na osiedlu w plenerze robione. Po prostu znaleźliśmy obiekt, to też jest decyzja. Bo przyszedłby reżyser i powiedział, co wy mi tu proponujecie? Przecież to nie jest garaż. Ale my się umawialiśmy, że widzimy to i drugą stronę. Tu, tego nie pokazujemy. Jest w Katowicach taki, to się nazywa... Super jednostka, czyli taki bardzo długi blok komunistyczny, wybudowany, to jest strasznie, nie wiem, ma 1000 metrów, tam 800 czy 500, nie wiem, ale to jest olbrzymi długi blok i on jest na takich właśnie blokach postawiony, czyli powiedzmy dwupiętrowe, no jest, co jakiś czas jest osadzony, żeby są klatki, a to jest taką przestrzenią, że się pod tym przechodzi. I to też trzeba mieć odwagę, żeby wybrać to jako po prostu wnętrze, podziemne wnętrze. Czyli umawiamy się, że kręcimy tak wszystko, ale nie będzie nagle powodu, że reżysera skusi, że nagle spojrzy, bo tam są Katowice, miasto, noc. I to my mogliśmy robić w nocy, nie? No to tam też żeśmy te wszystkie rzeczy jakby dobór scenografii i wybór tych obiektów i taka odwaga, że to się sprawdzi, bo ciężko, to trzeba mieć naprawdę wyobraźnię i reżysera z wyobraźnią i też zaufanie do siebie i wszyscy sobie muszą zaufać, że te takie dziwolągi miejsca, że to się sprawdzi wszystko, nie? Jak się sprawdziło rewelacyjnie, tak, po prostu. Tak, też tak uważam. Dla pewności te leki były sferyczne czy anamorfy? Nie, to są sferyczne. My żeśmy zakładali sztuczną kaszetę, mhm. My myśleliśmy o anamorfozie. Tylko, że wtedy też o taką trudno, a chcieliśmy mieć taką mobilną tą kamerę, tak? Te obiektywy anamorfotyczne często są, albo mają pierwszą tą odległość, tą pierwszą ostrość, taką słabą. I ta sterylność tego obrazka, że one są takie, bo tak, przy mocnym świeceniu, takim kontrastowym świeceniu, po mocnych kontrach, przy dużym dymie, który ja zawsze dymię, przy małej głębi ostrości, my tam mieliśmy, to jest bardzo ciężkie obiektywy, te lajki w ostrzeniu, bo one mają taką. Papierową. Ale przez to są takie piękne. To ja bym sobie nie mógł pozwolić przy anamorfozie. I jakby ta stara anamorfoza mi się podoba, ale za dużo ma takich jakby optycznych błędów, które we współczesnym kinie, w świeconym trochę odważniej, inscenizowanym trochę inaczej, sprzyja. Do tego projektu te takie ascetyczne i takie trochę wyżyło, nawet nie wyżyło, bo one są piękne, plastyczne. Na przykład kusiła nas Master Prime anamorfotyczne, ale to w ogóle nie wygląda jak anamorfoza. Mhm, są bardzo czyste, prawda, Master Prime. Ale w ogóle nie takie. Mają, no, Master Prime anamorfotyczne. Ja robiłem z Hindusami film, tak. I miałem anamorfozę anamorfotyczną, znaczy, bo że te Master Prime anamorfotyczne, jakieś obiektywy sferyczne po prostu, bo brakowało, to wyglądało tak samo. Świetne są kowy, świetne są kółki, tak. Panavision obiektywy są super, 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 ale one mają swoją ciężkość, niewygodę, więc jakby wybór tutaj bardzo się sprawdziły. Ja może nie jeszcze by się pewnie nadały. No tak, 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 stare rzeczy. No tak, anamorfozy kochamy za te niedoskonałości, no tak, przede wszystkim, tak, te wyniszczenia, tak. I one są ciemne tu... też dosyć. No tak, i są też ciemne, a też nam zależało, żeby te efekty wszystkie były. Ja też starałem się jak najmniej... żeby to świecenie było, jakby nie chciałem walczyć z ekspozycją, tak? Chciałem jakby robić efekt, a,
a nie myśleć o ekspozycji i o tym. No, jakbym miał jeszcze raz robić te filmy, myślę, że to był ten film, to jedne z takich ważniejszych decyzji i bardziej trafnych. No. Jasne. A powiedz mi, jeżeli mówimy o bardzo precyzyjnym świeceniu, no i inscenizacja. Jest często tak, że aktorom chce się taką pierwszą wolność dać, ale on musi dokładnie w punkcik być pod to światło ustawieni. Jak oni się z tym czuli, jak musiałeś to poprawiać? To jest tak, że jakby ilość dubli i ilość ujęć było tak wszystko precyzyjnie i było wiadomo, że to była decyzja. My nie robiliśmy tego jak serial. To jest tak, że ciaśniej, szerzej, z boku, z dupy, z jazdy, z góry. My nie zrobiliśmy ani jednego ujęcia, które... No, jakieś może ujęcia nie weszły, ale my nie zrobiliśmy nic na wszelki wypadek. Bo ten aktor bardzo współpracuje. Aktorzy byli zachwyceni w ogóle współpracą. I w ogóle to, że trzeba stanąć... Też widzieli precyzję, z jaką my pracujemy, z jaką przygotowujemy wszystko. Więc tu nie było najmniejszego problemu z tym. Że nie wiem, tam też było dużo takich zabaw, no że nie wiem, tam jest taka scena, że nie wiem, przychodzi Rafał Maćkowiak, tu jest no, znów wycinanie, zabieranie, a nie dodawanie. On jest w mocnym świetle, a coś jest w pierwszym planie. Jest tak zaświecone, czyli nieświecone, czyli wycinane, że nie widać. I nagle Maja się pojawia, podnosi. Idzie, obraca się i gdzieś ja ustawiam precyzyjnie światło, żeby ona pokazała swoją nagą piersi. No to ileś prób było. Ja tego nie mogłem zrobić. To nie mogła być praca serialowa. To musiało być precyzyjne. Ale słuchajcie, no nie dochodzi się do takich rzeczy. To musi tak być. Tak, no, musi być precyzyjnie i musi aktor wejść. No, tak. Jeżeli chce się zrobić kadr, ja nie mówię tylko o tym filmie. Jeżeli chce mieć zajebisty portret gościa w tle, w przestrzeni jakiejś, to ten portret nie może być, on może być najpiękniej oświetlony. Ja mogę mieć tam las z tyłu, ale ten las nie może być przypadkowy. To w ogóle to jest, jeżeli tak myślimy, to w ogóle nie myślmy o tym zawodzie, nie? Mhm. Wszystko się składa na to, że ten obrazek jest dobry albo niedobry. Teraz tak, co z tego, że ja mam pięknie zaświecone, piękne tło, a do dupy kadr jest, nie? Tak, na środku. To musi być jakby to... To, że ja się tak umawiam sam ze sobą, że kadruję, to ja to przeprowadzam przez cały film. To może być za każdym razem inaczej. I ja nie mogę, oczywiście, bo ktoś mi mówi, a widzę, że to Tomiak robił coś tam. Pewnie, ten charakter pisma jest. Ale ja nie mogę myśleć tylko o swoim charakterze pisma. Na dzień dobry jest scenariusz, jest ten temat, o którym się mówi, a tutaj bardzo wyraźny. I to, że ta twarz jest na tle lasu, ale może ciemne na jasnym, a jasne na ciemnym, a może chcemy, żeby się zlało to wszystko, to nie może być przypadek po prostu, nie? I to w ogóle jakikolwiek film byśmy nie robili. Co ze stabilizacją? Poza statywami było dużo wózka, jak to rozwiązujesz? Ja w ogóle, w tym filmie nie było jakoś bardzo dużo. Ogólnie, ale to jest też tak, że my tutaj wiedzieliśmy, co robimy, nie? Często jest tak, że ja dużo lubię jeździć, tak? Kiedyś bardzo. Kiedyś tak, nie wiem, jak robiłem takie filmy, gdzie nie dało się na naturalne wnętrza, no to na dzień dobry mój wózkarz wchodził z wózkiem. Tutaj nie zawsze tak było. Ja nie pamiętam. Jakby ten film był poddany tematowi, tak? Mhm. Często jest tak, że ta scena jest taka trochę nie do ugryzienia, taka, a to może jazdeczkę, może to trochę uatrakcyjni. Tu takich rzeczy nie było. Wszystko było atrakcyjne. Ale powiedz mi, jaki masz patent, tak, że skoro lubisz jeździć, tak? I można, czy stawiasz po prostu na sztywną jazdę, czy jednak prowadzisz jeszcze te pionowe, prawda? W zależności od potrzeby. Ale na pewno ja bardzo lubię, znaczy góra-dół, to na pewno tak, nie? Ale to ja lubię ogólnie na dzień dobry, mój wózkarz, jak przychodzi na plan, to raczej nawet nie pyta, czy duża fajka, nie? Jak ja mam master robiony, zawsze jest nisko kamera, nie? Lubię nisko kamerę. Oczywiście zdarza się, że, ale 90% rzeczy, które robię, no to robię na dużej misce. Oczywiście w trakcie gdzieś podjeżdżam, ale też nie można iść w jakiś taki... No tak człowiek widzi świat, nie? Ja pamiętam, jak pracowałem z Januszem Majewskim teraz przy filmie Czarny Mercedes i każdy widzi inaczej świat. Ciepły kolor to nie zawsze musi być ciepły, tak? Dla kogoś zieleń jest ciepła, dla drugiego jest zimnym kolorem. Mniej przyjemnym czy bardziej przyjemnym. I jeden reżyser nie postawi kamery, nie będzie chciał postawić i operator z nim będzie walczył poniżej oczu, a
Janusz do mnie przyszedł, mówi, ja wiem, dlaczego tak mi się podoba to, co robisz, bo ty stawiasz poniżej oczu, z czym ja czasami walczyłem z operatorami. To po prostu trzeba gdzieś podobnie patrzeć, nie? Każdy inaczej. Dla jednego 16 to jest bardzo szeroki obiektyw i go nie używa, bo to już jest jakieś takie nadnaturalne, a dla innego jest to normalnie zrobić średni plan 16. Więc to wszystko jest, zależy od umowy i od sposobu na patrzenia. Jeden lubi skabowego, drugi mizerię, no. Ale co wcale nie znaczy, że cokolwiek strujące, tak? No, dokładnie, no. Też w zależności chyba od filmu. Ja mój debiut robiłem Przystań, miałem jakąś obsesję na długie obiektywy. Po prostu jakbym wszedł do takiego, na ten mój strych, który ma ileś metrów, to tam bym posadził aktorkę, a tu bym dał najdłuższy obiektyw. Teraz bym ją dał do przodu i postawił jej kamerę przy twarzy, żeby poczuliście jej oddech, tak? Ale też jakbym robił reklamę, albo była, nie wiem, byłaby jakaś taka wizyjna scena, albo jakaś oniryczna, no to może dłuższy obiektyw i, nie wiem, jakąś przeszkadzajkę, no tak naprawdę no, nie można do wszystkiego tak samo podchodzić. Taki sam portret inaczej wygląda szerokim obiektywem, a inaczej długim, no. Czym się inspirujesz tak naprawdę już teraz? Intuicją, tym, co mi się przyśni, a tak zawsze było. Ja na pewno nie chodzę do kina przed filmem jakimś, że muszę oglądać inne filmy. Tego nie robię. Ale w głowie mam to, co zobaczyłem. Ja mam często tak, że tu przyjdę na górę i się gdzieś zapatrzę i mówię, o kurczę. Albo gdzieś śpię. Ja mam tak często przed filmem, dużo rzeczy gdzieś wymyśliłem ze stresu przed filmem i taki półsen, że się budzę i nagle coś sobie wiem, o Jezu, to... A może taką muzykę, jakby do tego było, albo słucham muzyki. Gdzieś dla mnie muzyka jest bardzo ważna. Ja mam w domu chyba 8 albo 9 gramofonów i ta muzyka wszędzie mi towarzyszy. I gdzieś przed filmem dużo... To jest gdzieś intuicja bardzo, nie? To bardzo gdzieś inspiruje. Oczywiście gdzieś też sobie przypominam taki film, a tamto ktoś zrobił. Jak pójdę do kina rozrywkowo, no to z tego też korzystam. Inspiruje tak naprawdę wszystko już później, nie? Wakacje inspirują, pójście z dzieckiem na spacer, jak zaczynam myśleć o filmie, jak przed zdjęciami, nie? To jest inspiracja, jest wszystko już wtedy. Zrobiłeś masę filmów wojennych i teraz te klimatyczne bardziej. Co teraz do tej kolekcji by najlepsze było dla ciebie? O czym marzysz? Nie ma czegoś takiego. Zrobić dobry film. Słuchajcie, to może być każdy rodzaj kina, tak? Gdzieś w tym wieku już też zaczynam sobie myśleć, bo z tego młodego pokolenia to już trochę wyrosłem. Siwa broda, 50 lat w tym roku skończyłem. Spotkać się na planie z mądrymi ludźmi, robić dobry scenariusz w miłej atmosferze, ale dobry film, który na pewno mi zależy, znaczy nie stać mi już na złe filmy. To gdzieś jest dla mnie strasznie ważne, żeby nie robić głupot, nie robić i... To jest trudne też, bo czasami człowiek nie ma wpływu, tak, że trafiasz na dobry scenariusz, świetnego reżysera, ale może produkcja jest nie taka, a może ktoś to w ogóle chce wywalić, albo samo się wywala. To gdzieś smutno i gdzieś bardzo o to walczę, żeby tak nie było, bo szkoda mi czasu. Mam rodzinę, córkę małą, 6-letnią, 19-letnią, żonę. Też czuję, że czas ucieka. Jakby poczułem, czym jest życie też, nie? Że nie tylko plan filmowy, a plan filmowy bardzo lubię. Też nie umiem nic w życiu innego robić. Więc ja tak myślę, że no ten taki komfort jest bardzo ważny i to, żeby robić dobre rzeczy, a nie złe, że to zostaje. Bo fajnie jest po latach usłyszeć, że ktoś zobaczył, że moja córka, nie wiem, może kiedyś moja wnuczka, mój wnuczek zobaczy film ojca i powie, o, fajna robota, nie? To fajniej zrobić się, przyłożyć do czegoś niż nie. Zresztą szkoda czasu, zresztą nie ma sensu robić głupot. No. Mm-hmm. To nie myślę o gatunku, nie myślę o wielkim kinie, że tam zrobię hollywoodzkie, wyjadę i dostanę tam wielkie nagrody i tam... Nie, bo to jakby mam dużą satysfakcję z filmów, które robiłem, wyszły, udały się, coś przyniosły komuś, tak jak to, co dzisiaj powiedziałeś, to jest dla mnie największa nagroda. Nie, czy ten film był w Gdyni, czy nie był, czy dostał ileś nagród. To jest dla mnie, to jest to, po co się żyje, po co się robi filmy, nie? Że ktoś zauważył, że ktoś poczuł. I wiem, że na przykład dla Pawła też z tym filmem tak jest, nie? Że to jest, to warto było, nie? A jeszcze, że było, że ten film przybierał w takiej, no, genialnej atmosferze i wsparcie, no, słuchajcie, to także rzadkość tak zdarza, nie? Tak, ja ostatnio mam szczęście. I Janusza Majewskiego, i ostatnie rzeczy, które robię teraz z Bodokoksem,
I no to wszystko jest i z Jackiem Brąskim, film, który robiłem wcześniej, to w jakiejś takiej super atmosferze, ale to ci aktorzy też to oddają, to wszystko jest takie fajne, a nie zawsze tak było, nie zawsze takie miałem szczęście, nie? Że raczej teraz ten wybór, taki dobór tego, co chcę robić i z kim, gdzieś ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Powiedziałeś taką bardzo intrygującą dla mnie rzecz, że rozmawiając z reżyserem, rozmawialiście o tym, co potrafisz, ale czego również nie potrafisz. Spróbuję sobie wyobrazić, co by to mogło być. Czego miałbyś nie potrafić? Nie wiem, to trochę bardziej myślałem, że czegoś nie zrobię, nie? Z Pawłem, bo znaczy on postawił gdzieś... Paweł też, trzeba pamiętać, nie jest operatorem. To, że widzi i wie, ale na technologii się nie zna i całe szczęście nie chce. Zresztą też, no nie, to w ogóle, no wiadomo, że to jest bez sensu. Ale on mi postawił tu przy tym taką wysoką poprzeczkę, że kiedyś bym powiedział nie. To były te rzeczy, które myślałem, że nie potrafię. A jednak się udało gdzieś, no. No i tyle, no. Czy jednak potrafisz wszystko? Nie wiem, nie, to tak to nie jest. To raczej gdzieś się musiałem jakoś... Ja musiałem się po prostu pozbyć lęku i powiedzieć, oddaję się intuicji, bo przecież ja nie wiem, co się wydarzy. Gdzieś trochę cwaniactwem, trochę też doświadczeniem, no bo no, jakieś no nie mogę powiedzieć, że jestem debiutantem, nie? Ja miałem przy tym filmie i często mam ostatnio, co mnie bardzo cieszy, bo ja się bałem, że przyjdzie moment, że się wypalę, nie? Na razie tak nie jest i na razie mam wrażenie, że jest odwrotnie, że czuję się często jak debiutant, że może to jest tak, jak się ma, nie wiem, jak się jest w związku, im się jest dłużej, jak się jest z fajną kobietą, czy w dobrym związku, to dopiero jak jesteś dorosłym facetem, to widzisz, co ty masz, tak? I co w ogóle, jak trzeba to szanować i dbać o to, nie? To trochę jest z tym zawodem, nie? Że to tak dopiero po jakimś czasie widzisz, że to trzeba szanować i że to jest w tobie i że to jest coś, że trzeba się temu poświęcić, bo tak naprawdę niczego innego nie umiesz robić w życiu i niczego nie chcesz robić, nie? Czy w ogóle mając reżysera do wyboru, takiego, który jest techniczny bardziej, jak na przykład, nie wiem, Marcin Ziembiński, tak? On doskonale też wie, jakie obiektywy, jak to tak działa, bardziej operatorsko również potrafi zaproponować, to czy ty na przykład lepiej byś się czuł jako autor zdjęć, który stworzy wizję wcześniej i omawiacie ją tak syntetycznie wcześniej również, prawda? Już o tych obiektywach można porozmawiać przed wejściem na plan. Czy też wchodzicie i niech się dzieje, po prostu zobaczmy, potestujmy, znajdźmy to. Nie, no ja sobie nie wyobrażam, znaczy jakby technologia musi być wymyślona przed. To nie jest partyzantka jednak. Fajnie sobie zostawić. Ja wychodzę z takiego założenia, że my się umawiamy na coś. Ja nie mogę mieć 10 rodzajów obiektywów na planie i ja sobie zdecyduję. Nie. Ja znów jeszcze, to jest zwyśnione i wypierdziane, że tak powiem, tak? Jaką optykę ja wybiorę, to się wszystko dzieje na etapie... Ja często miałem tak, że chciałem te obiektywy, marzyłem o tym, a życie nagle się okazało, że tam w rentalu tego nie ma, a muszę pracować z tym. I ja mówię, ach kurde, widocznie tak musiało być. I zamiast czerpać z tego smutek, to czerpię z tego radość, albo mówię, dobra, tak miało być i niech to będzie siłą, a nie... I często jest tak, że nie ma co biadolić, jest tak, jak jest i trzeba w tym znaleźć siłę, tak? Tak jak, nie wiem, ja tak Żurka zrobiłem, przecież ten film miał 16 dni i kurczę, jakby miał 30, byłby do dupy filmem, bo byśmy go rozkminili, byśmy zrobili tam 1 000 000 ujęć, a on miał, przez to musieliśmy wymyśleć mądre ujęcia, bo ich musiało być mało, ale powstał dzięki temu jakiś język. A jakbyśmy go tak wywalili, zaakcentowali wszędzie, jak wszędzie akcentujesz, to nigdzie. Ten język jest ważny i nie stanowi o mocnej scenie ilość ujęć. Nigdy w życiu. I to właśnie, że się wchodzi na plan i na wszelki wypadek to. Ja odpuszczę, bo już będę świecił wszystko, bo już też odpuszczę dlatego, że może to ujęcie nie wejdzie, a to jest dobra, to trochę odpuszczę. A aktor? To samo. Jak ma zagrać jedno półzbliżenie, to jest siła starych reżyserów, nie? Którzy wchodzą i to jest tak, tak, szeroko, tak, albo tu na jeździe. Nie zawsze trzeba wszystkie plany zrobić. Bo to trzeba wiedzieć co, tak? I nie ilość i nie dodawanie, ale odejmowanie siłą. Często to, co Jerzy Wójcik zawsze powtarzał, wejdź na plan, jak przestawiasz kamerę, to nie rozwalaj wszystkiego, nie wyciągaj. Ja jak prowadziłem film, taką opiekę artystyczną,
i wszedłem pierwszego dnia na plan. Bardzo fajny zresztą operator i bardzo posłuchał i ja wszedłem na plan i ja mówię, to idź tam, wiesz co, to idź do monitora, a ja poszwankuję to ujęcie. Proste, tak naprawdę to było statyczne. Idź, zobacz. I jak on szedł, ja mu zgasiłem jedną lampę, nie? Czyli on tego nie widział. No i wrócił. Ja mówię, co, fajnie? Fajnie, co? On mówi, no, ojej, lampa zgasła. Ja mówię, ja ją zgasiłem. Niepotrzebna, nie? I pamiętaj, nie dokładaj niepotrzebnie, nie? Miej, oczywiście, jak zależy, jakiego masz reżysera, jak będziesz miał za mało oka, czy coś, to ten, ale siła w odejmowaniu, nie dodawaniu. Jak masz swoich studentów, a wielu chce być operatorami, jako stary wyjadacz, po czym poznasz, że dany operator osiągnie sukces, że on dojdzie daleko? Nie wiem, to nie ma czegoś takiego. Tak, ja też nie mam studentów, bo ja nigdzie na stałe nie uczę, nie? Trochę uczyłem w Gdyni, w tej szkole gdyńskiej. Cały rok tam prowadziłem, ale to są reżyserzy. Jakby ja poznaję, jeżdżę na warsztaty, robię warsztaty, ale często mam takich ludzi, którzy przychodzą na plan. Jak widzę kogoś na planie i po 3 godzinach on przychodzi, nudzi się i chodzi tam w czapce i to mówi, to kiedy ja sobie poszwękuję? To, że on nie zrobi jakby, może on zrobi karierę fantastyczną, ale nie ze mną, nie przy mnie, nie? Bo ja mu podziękuję. A taki, co przyjdzie i po 3 godzinach widzę, że tam on wózek przenoszą, on niesie ten wózek, a tutaj pójdzie przy świetle pomóc. To jest, tego nie wiem, nie? Jak zaczyna pracować, poszwękuje coś, to wiem. Ja mam takich, którzy bardzo długo się rozwijali, albo tak tacy byli skromni i tacy w ogóle wstydliwi. Ja mówię, Boże, on jest taki kochany, taki zdolny, ale ma taką wrażliwość, że go wszyscy na tym planie zjedzą, nigdy nie będzie umiał decyzji podjąć. Jest taki, Boże, taki małe etiutki, może dokumenty, a ma taki talent. Rządzi teraz wielkimi planami, krzyczy, rządzi, domaga się, współpracuje, nie ma spiętej dupy, genialnie pracuje, więc to wszystko jest jakby, wszystko jest względne bardzo i to wszystko się może zdarzyć. Uczciwie powiem, z filmu, który zrobiliście, wyciągamy klatki, wieszamy, to są wszystko obrazki, po prostu piękne, perfekcyjne. One są ze sobą całkowicie koherentne. Ja chciałbym żyć w tym świecie, który zrobiliście. Chciałbym ten samochód, chciałbym to mieszkanie, to wszystko, ten las tam poświęcony, to wszystko było widać. Ale to jak tak mówisz, to jest super, tylko pamiętajcie, że to wszystko jest, to jest taki przykład jedności wszystkich, jakby wszystkich pionów, tak? Tak. Bo to bez tej scenografii, to co Daria zrobiła, jakbyśmy się rozminęli, to co Paweł jej do głowy włożył, to co mnie włożył, to wszystko się uruchomiło i poszło lawiną. I tak, dlatego jest taki efekt. Tak, nie? I za tę pracę wam właśnie jako ekipie bardzo dziękujemy, my jako młodzi filmowcy. I mam nadzieję, no będziemy na pewno do tego jeszcze wiele razy wracać, bo to jest przykład ponadczasowy i myślę, że to spokojnie super, za 100 lat. Bardzo dziękuję. Dziękuję ci za rozmowę. Dzięki. Usłyszałem dużo więcej niż myślałem, że będziemy mogli usłyszeć. To zdradziłeś naprawdę masę tych sekretów i otworzyłeś się osobiście i trzymamy kciuki, żebyś jak najdłużej jednak mógł, jak najwięcej miał projektów właśnie dobrych scenariuszowo, żebyś mógł to intuicyjnie właśnie tak spełniać się i nie mieć żadnych lęków, tak? Popatrz, że i ci młodzi mają lęki na początku, bo może się coś nie dać, i doświadczenie, bo ta presja, tak? Znaczy ten lęk jest, tak, no, znaczy to musi być z drugiej strony, to musi być lęk kontrolowany, to nie może być lęk, który zepnie dupsko, nie? I tak. Potem paraliżuje. Bo ja raczej tak nie mam, ale to jest lęk przed tym, też mówisz o tym, żeśmy rozmawiali już. Tak, dokładnie. Dziękuję ci. Ja również i mam dziękuję. Nadzieję do następnego razu. Cześć. Dzięki. Dziękuję.